1991 roku Związek Artystów w ramach takiego konkursu wygrał ten przetarg na tą uliczkę i powierzył mi jako pierwszej tutaj objęcie tej galerii już w sposób prywatny. Bardzo dużo wystaw wtedy robiliśmy, żeby te jatki jak najbardziej rozpropagować. I wtedy, kiedy prezesem został już Piotr Wieczorek, zresztą on był wiceprezesem, to doszliśmy do wniosku, że moja galeria, ponieważ jest taka dosyć przestrzennie, bo ona wtedy duża, żebym brała pracę od jak największej ilości artystów. Stąd może wrażenie, i tak to prowadzę do dziś. I być może czasami wrażenie jest takiego, no, że tutaj jest tak dużo prac różnych, ale one dają przede wszystkim jak gdyby miejsce dla zaistnienia artystom. Klienci, którzy przyjeżdżali tutaj na początku, kupowali bardzo dużo obrazów do swoich wnętrz i oni potem pytali właśnie o tych samych artystów, przyjeżdżali dla tych samych prac, uzupełniali tymi samymi. Natomiast dziś przychodzą ich dzieci. Ich dzieci, którzy mówią, a myśmy tu byli z mamą, a myśmy tu byli z tatą i chcemy dzisiaj kupić pracę, oczywiście trochę inne niż rodzice, ale też w prezencie rodzicom kupują te prace, które były u nich, także ta ciągłość jest niesamowita. Każdy klient jest niezwykle ciekawy postaci danego artysty. Kto to jest? Oczywiście, czy kobieta, czy mężczyzna, to wiadomo. A w jakim wieku? No to ja mówię, że na przykład w średnim, czyli tak koło 60. No. I tak się śmieję czasami, dlatego że po prostu ci ludzie, którym ja zaczęłam współpracować, to kiedyś byli dziećmi, oni, ci artyści, oni byli studentami. Dziś są już uznanymi i fantastycznymi artystami. Także ja po prostu przedstawiam również sylwetkę artysty. To jest w tej chwili już 30 lat w tym roku, tutaj jak jestem w tych pomieszczeniach i tak jak powiedziałam, nigdy nie żałuję, że tu weszłam.